ustawiono, de facto polski, wczesny polski rząd w ogóle nie pomógł swoim przedsiębiorstwom, a wręcz powiązał im nogi i się ustawił w roli startera i powiedział, że teraz się ścigajcie z tymi swoimi konkurentami, dużo bardziej doświadczonymi, często korzystającymi z pomocy swoich własnych państw, czy tam mądrości instytucjonalnej. No i ci się nasi się wywracali i mówili, no trudno, tak chciał jednak. Widocznie, skoro musiało, to doszło. No i to jest taki zarzut, to jest mój zarzut, to jest rzecz, której moim zdaniem brakuje, która... No teraz to już nic nie zmieni, prawda, ale że to musi zostać wypowiedziane. To jest taka jedna część mojej krytyki transformacji, ale jeśli za bardzo się będziemy koncentrować na tym 89, no to rzeczywiście stanie się tylko dyskusją o zamierzchłych wydarzeniach bardzo dawno temu, no i takim właśnie, co by było gdyby. Ale druga część, i tu mam wrażenie w tej książce, starałem się pokazać, że no musiałem napisać o tej transformacji, bo tam tkwią korzenie moim zdaniem bardzo wielu patologii tych dzisiejszych. Ale no właśnie dlatego, że to nie jest tak, że myśmy wtedy coś zrobili i teraz już zupełnie inaczej jesteśmy w innym miejscu, tylko że to jest zawsze proces taki linearny, prawda, że z tego punktu, jak startujemy, to potem się zdarzy to i to taka inna trajektoria się zaczyna. I to, że dziś na przykład wiele właśnie tych patologii, które ja tam nazywam, to są kolejne rozdziały, prawda? Jest jeden duży rozdział poświęcony pracy, jeden duży rozdział poświęcony podatkom, jeden duży rozdział poświęcony państwu dobrobytu i jeden duży rozdział poświęcony innym takim rzeczom. On zbiera różne rzeczy od urbanistyki po, nie wiem, prowadzącą prywatyzację usług publicznych. No to wszystkie te cztery duże bloki mają wiele patologii, które ja widzę dzisiaj, mają swoje korzenie tam, wtedy, w tych przemianach. Ale to nie jest tak, że całe zło, znaczy zło, w cudzysłowie, to relatywnie, komuś się to może podobać, ale że z mojej perspektywy całe zło to leży właśnie po stronie tego tam mitycznego Balcerowicza, bo nie, no też moim zdaniem dużo, znaczy jest równie wiele można zarzucić, jeśli już mówimy o politykach, równie wiele można zarzucić Hausnerowi na przykład, jeśli chodzi o polski rynek pracy, jego reformy te sprzed lat kilkunastu, początku 2000, albo takie taką cichą jakąś radotę, czy takie dziwne posunięcia tego rządu już, znaczy tego, mówię, Platformy jeszcze, za Tuska, takie, że nie wiadomo, o co chodzi, prawda, jak na przykład ustawa o komercjalizacji szpitali tam z pierwszej kadencji, to Ewa Kopacz robiła jako minister zdrowia, albo posunięcia dotyczące przedszkoli, takie ustawienie sytuacji, znaczy jakby wyjęcie bardzo ważnych spraw w stylu, czy nigdy nie zapytał Polaków, czy chcecie mieć publiczną czy prywatną służbę zdrowia. No bo gdyby tak zapytać Polaków, to by mi powiedzieli, nie, służbę zdrowia, dziękujemy, chcemy mieć państwową. Większość by tak powiedziała. Więc nigdy nie o to nie zapytał, tylko gdzieś tak jakoś tam cichaczem. Najpierw to zrzucono na poziom samorządu. Wiadomo, że na poziomie samorządów to nikt o tym nie mówi, bo media centralne się nie interesują, a na poziomie tym, no to media są słabe i też społeczeństwo takie obywatelskie jest słabe. No i zwykle to też nie jest ideologicznie jakoś rozgrywane, tylko jest tak na tej zasadzie, że samorządy mówią, no my nie możemy nic zrobić, mamy mało pieniędzy, oni nadal nie mają pieniędzy, to musimy to skomercjalizować. My byśmy bardzo chcieli to robić z publicznych, no ale nie mamy z czego. No i to tak się dzieje, bez żadnej debaty. I to też jest nie tak, jak bym sobie wyobrażał, widział to, jak się te rzeczy, takie kluczowe kwestie decydują w państwie demokratycznym. No na przykład teraz mamy kampanię prezydencką i chyba Aleksandra albo PiS, nie pamiętam, mówi o tym, żeby właśnie w ramach publicznej służby zdrowia był dentysta w każdej szkole, tak? No to mamy jakąś tam debatę w tym zakresie. To chyba raczej nie chwyciło, nic specjalnie tematu nie wodzą. Natomiast no, to też jest nie debata na zasadzie takiej, czy dzieci powinny być leczone zęby przez państwo, tylko na zasadzie, czy ten lekarz będzie siedział i przyjmował to dziecko, nie wiem,
plombą między geografią a matematyką, tak? No bo nie wiem, jak on miał to działać. W związku z tym no tej debaty nie mamy też dzisiaj, tak? Ale czy Polacy w ogóle chcą takiej debaty? Bo jak mamy debatę, to na ogół my się tym nie zajmujemy. Temat Smoleńsk nas interesuje, ale sprawy podatkowe, czy właśnie czy prywatyzacja, czy państwowa, to chyba raczej Polacy się nie interesują. I może to jest pochodne braku zainteresowania. Ja nie wiem. Ja jestem Polakiem, mnie to interesuje. To jest teraz już bardziej rozmowa o roli mediów. O roli mediów. No, ja mam taką wizję mediów, które niekoniecznie mówią o tym, co chcą ludzie słuchać, tylko mówią o tym, co trzeba powiedzieć. Świetnie mamy przykład, ponieważ pan poruszył temat mediów, tak? No to mamy zasadniczo trzy główne telewizje, tak? Jedną państwową i niewydane. Inny właścicieli do tego. I wszystkie mówią to samo, tak? No to ta instytucja państwowa w postaci ma misję, tak? Ma budżet, ma pieniądze, działa, chyba nawet nie zadłużona, chyba to jest ostatnio. Nie słyszałem moich problemów finansowych. Poza tym no, nieszczęsny nie płacą abonamencie. Więc no, państwowa firma i nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali od państwowej firmy. Jeśli państwowe firmy nie działają, i to nie mówimy o sprawach szpital, tak? No to szpital to wymaga pieniędzy od tego, żeby szybciej lub później zabiegł na tym lub na innym poziomie. Natomiast telewizja, czy podejmie właśnie temat poważny czy niepoważny, no to koszty są takie same. Jeśli finansowana jest wyłącznie z dotacji budżetowej, bo w znaczącym stopniu, no to... Nieprawda. 20% już teraz. 20? Reszta to reklamy. No dobrze, ale no nie podejmuje tego. Nie o to chodzi, z TVP jest całkiem inny problem. Nawet nie, ona może być w 100% z reklam finansowana i do tego modelu dojdziemy za parę lat, no 95%. Mhm. Tylko kto tam steruje tym wszystkim? To podlega pod Ministerstwo Skarbu Państwa i pod Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i tak naprawdę łatwo takiego prezesa ustrzelić, jeśli on nie będzie usłużny wobec władzy. Też może nie chodźmy w tej czterech. Znaczy nie, to jest istotne, jeśli chodzi o TVP akurat. Tak. Znaczy no, mamy tutaj właśnie przykład państwowej firmy, tak? No tak. Nie działa, tak? No dobra, no to zastanówmy się, dlaczego nie działa. No właśnie. Nie działa dlatego, że... I dlaczego jest lepsza od tego? No to rozumiem, że Jacek mamy no, prywatyzację, tak? Uważamy, że państwowe firmy tego typu, pan uważa, przynajmniej tak rozumiem, powinny zachować status publiczny, tak? No dobra, no to zacznijmy od tego pytania, dlaczego takie instytucje jak Telewizja Polska nie spełniają swojej roli, tak jak to pan zdefiniował. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie spełniają takiej roli, ponieważ są słabo finansowane. To znaczy, i tu pan ma rację, Telewizja Polska w większości finansowana jest, musi się finansować z reklam. Musi się finansować z reklam, bo nie ma mechanizmu ściągania abonamentu, czyli takiego jakby podatku, przy mocy którego ta instytucja musiałaby, że byłaby, no właśnie to, co odróżniałoby ją od publicznej, od prywatnej. No teraz, jeżeli telewizja publiczna jest finansowana wyłącznie z reklam, to znaczy musi myśleć bardziej o tym, no, iść bardziej w tym kierunku, tym, który pan skrytykował, że tego być nie powinna, przypodobać się publiczności, a nie może realizować tak zwanej misji, no to jak ma to robić, skoro nie ma, z czego? No dobrze, ale 8 lat temu ten abonament był lepiej płacony. Nie mam pojęcia, jaka była struktura finansowania. Natomiast no, przed Tuskiem, który wyszedł i powiedział, że płaccie, no to były większe wpłaty do tej telewizji. Czyli był lepszy procentowo wskaźnik finansowania przez obywateli podatników tej telewizji. No i ta telewizja dalej flagowym miała M jak miłość, plebanie, modela sukces. I no to się chyba nijak ma do sukcesu, więc
Więc jeśli mamy dzisiaj 20%, a wtedy mieliśmy 30-40% finansowania podatku, no to ja nie widzę wielkiej różnicy między tamtą telewizją a dzisiejszą telewizją. No nie, no to byśmy musieli takie badanie porównawcze przeprowadzić, jak telewizja realizowała swoją misję teraz i 10 lat temu. Chodzi mi raczej o to, że chodzi o pokazanie pewnego mechanizmu. Nie możemy oczekiwać od instytucji państwowych, że będą działały dobrze w sytuacji, gdy jednocześnie, znaczy jedną ręką, taka schizofreniczna postawa, jedną ręką domagamy się od państwa, żeby to tam załatwiło, a drugą ręką pokazujemy tak zwany środkowy palec, jeśli chodzi o to, z czego ma to finansować. Znaczy z jednej strony mówimy, że państwo powinno jednak właśnie to zrobić, tamto zrobić, tu zapewnić przynajmniej infrastrukturę, zbudować autostrady, to nie wiem, przedszkola, no to panu pewnie to może ten cały edukacyjny wątek nie bardzo was zajmuje, ale to dla osób obarczonych potomstwem jest dosyć ważne. No państwo powinno wiele ról wypełniać, przynajmniej takie mam oczekiwanie. Z drugiej strony, jak się popatrzy na polskie podatki, no to widzimy, że są one bardzo niskie. No i co pan mówi? To chyba podatek dochodowy do osób fizycznych. Ale jeśli chodzi o wszystkie podatki, parapodatki narzucić, to jesteśmy czołówką europejską. No nie, nie jesteśmy. No jesteśmy. No ponad 65% jest to nam finalnie zabierane. No to jak pan, no właśnie, no okej. Okay. Co do faktów może pan zajrzeć do książki, a co do takiego ogólnego jest to właśnie bardzo dobry przykład. To jest bardzo częsta postawa, której ja zupełnie nie rozumiem. Ta fraza jest nam zabierane. To jest jakiś, nie wiem, czy my żyjemy w roku 1865, że jest jakiś zaborca, który nas zniewolił, zdławił powstanie i nałożył kontrybucję na nas? No nie, żyjemy w kraju, który nazywamy Polską, mamy instytucje demokratyczne, które się panu nie podobają, ale powszechnie na świecie uważa je się za najlepszy sposób legitymizacji władzy. Ludzie mogą powiedzieć, to jest moja władza, bo mogę ich wybrać raz na ileś tam lat. Więc nie to, że nam, tutaj, że mógł pan powiedzieć, że sami sobie zabieramy. Nie. Moje państwo nawet nie zabiera, tylko pożycza ode mnie pieniądze, oddaje mi w innym miejscu. No. I jakby się... A mógłbym właśnie pana redaktora się coś spytać? To już młody człowiek, większość tutaj z nas to są młodzi ludzie, nawet bardzo młodzi. Jaki ma wybór w roku 2015? Żyć w kraju obecnym, tam rządzonym przez obecną koalicję, może się zmienić po wyborach za parę miesięcy, albo emigrować. De facto nie ma żadnego innego wyboru. Więc jest to zabierane. Jednak większość młodych ludzi się z tym nie zgadza, a wpływ na to ma znikomy albo, że tak powiem, żaden. No z tym, żeby im państwo tyle zabierało. Oni nawet nie chcą tylu tych usług publicznych, czy na pewno nie tutaj zgromadzeni, podejrzewam. Chcieliby, żeby część tych obecnych usług była sprywatyzowana, ale nie mają jakby dużego wyboru, krótko mówiąc. Młodzi ludzie nie mają wyboru. No mogą emigrować do Anglii i to robią. No właśnie, to jest ta postawa, o której mówiłem ja wobec rodziców, tak? To, że pan tu jest, zawdzięcza pan państwu. Trzymał pan zapewne darmową edukację, czyż nie jest tak? Obupiającą, to prawda. Ale do jakiego przedszkola pan chodzi? Publicznego czy prywatnego? Do śródzakonnych chodziłem przez rok, a potem chodziłem chyba do publicznej. A do podstawówki? No to oczywiście do publicznej. Ma pan jakiegoś nauczyciela, któremu pan może powiedzieć, że pan coś zawdzięcza, że jakoś... Jak najbardziej, jest wielu zacnych nauczycieli, ja tego nie przeczę. A kim był ten nauczyciel, jeżeli nie przedstawicielem tego opresyjnego państwa, które pan teraz zawiera? No dobra, ale... Skąd on miał swoje... Nie chcę tutaj jako z panem w pieskówkę wchodzić, bo to trochę obniża rangę tego spotkania, natomiast... To, co przynajmniej jest, nie wiem, czy od gimnazjum, czy od szkoły średniej, to jest już w dużej mierze jakieś nakierunkowywanie ludzi na bardzo konkretne myślenie. Podam przykład książki do WOS-u, tak? Twoim domem jest Polska, Unia Europejska i tak dalej. No to jest już wtłaczanie ludziom pewnych schematów. To nie jest uczenie ich krytycznego myślenia, tylko tego typu rzeczy. To jest problem. Ja nie mówię, że polska szkoła... Dlatego młodzi uciekają do Londynu. Nie, no nie dlatego uciekają, że polska, że szkoła, że książka do WOS-u i tam wpłacza. No tak, ale to jest... Uciekają głównie dlatego, że po pierwsze mogą tam więcej zarobić, ale to nie jest moim zdaniem jedyny argument. Drugi argument, uciekają dlatego, że tam jest państwo socjalne, które w Polsce. Nieprawda. Owszem, tak. Nie. Być może ludzie bardzo młodzi
w ten sposób o tym nie myślą, ale zapewniam pana, że ludzie, którzy na przykład chcieliby założyć rodzinę, mają dzieci, to dziecko trzeba gdzieś urodzić w jakichś warunkach. Potem, jak się urodzi dziecko, to nie jest tak fajnie, bo trzeba je gdzieś leczyć czasem, bo choruje na przykład. I wtedy, jak się nie ma pieniędzy, to jest ciężko, jak nie ma publicznej pomocy. Bo trzeba do jakiegoś przedszkola jechać, bo jak nie ma publicznego miejsca w publicznym przedszkola, no to niestety trzeba iść do prywatnego przedszkola, gdzie stawki są dużo wyższe i tak dalej, i tak dalej. No i to jest argument, który jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny w decyzjach decyzji migracyjnej. Akurat tu o tym pan mówi, nie, tylko próbuję uzmysłowić, że państwo w mojej ocenie i to ma właśnie do zarzucenia zatwardziałym liberałom, że oni traktują to państwo jako jakichś kosmitów, którzy nam zawierają i nie wiadomo, co z tym pieniędzmi robią. Podczas gdy ja na przykład w tej wymianie zdań dałem panu przykłady, na co te pieniądze idą. No ale, i jak sam pan z nich skorzystał. Ale ile pieniędzy jest zmarnowanych w tym całym aparacie biurokratycznym na łapówki, na tego typu rzeczy? Jest wiele z tych pieniędzy zmarnowanych, ale jeśli chodzi o stopień marnowania pieniędzy, to sektor publiczny akurat bardzo nie odstaje od sektora prywatnego. No dobrze, ale jeśli chodzi o sektor prywatny, to kulej dusza, no to jest żadna firma. Czyżby? Akurat wszystkie kraje, to jest mój zarzut duży, ale tak jest. Mówimy na przykład o wydatkach, jak porównamy dwa typy wydatków publicznych. Wydatki takie stricte na państwo dobrobytu, ale socjalne, takie, że to trafia do ludzi rzeczywiście potrzebujących. A cały mechanizm wspierania biznesu na przykład, poprzez od ułatwień podatkowych po różnego rodzaju pomoc, nie wiem, dla eksporterów, wielkie rządowe programy, to też pan nazwie marnowaniem pieniędzy. Ja uważam, że to jest socjalne. Być może jest to strefa ekonomiczna w Polsce, to jest po urzędach pracy, to była druga rzecz, którą zlikwidował. Jest to, ale w każdym razie tam też sporo tych pieniędzy trafia. I teraz tak, mamy dotacje unijne. No dobrze, no ale okej. Okay. Państwo, firma prywatna, która z tego otoczenia korzysta, z tych przywilejów korzysta i to wzięła, no to już nie jest tak, że ulej dusza. Ale to jest socjalizm. No dobrze, ale to mam pytanie. Jeśli mamy prywatną firmę, która dostaje dotacje z Unii Europejskiej. Czy ta firma, w pańskim rozumieniu gospodarki, staje się tak jakby częściowo zobligowana moralnie do świadczenia jakichś usług? No, podatki płacić, no. No na Boga, no, no, podatki płacić normalnie, no jest prawo jakieś, tak? I to prawo jest nieegzekwowane i to mówią wszyscy eksperci, jak z ministrem Szczurkiem, który o tym rozmawia, no to on też mówi, że tak jest, no. Jedyne co, no to mogą próbować, oczywiście jest olbrzymi lobbying przeciwko temu. Teraz na przykład ministerstwo chciało przeforsować, moim zdaniem, bardzo racjonalną ustawę o tym, jak ona się nazywała, którą przeciwnicy nazwali, że to jest stawianie każdego podatnika w roli podejrzanego. Oczywiście to jest no, takie. Złożenie kontroli, że ma być jakaś tam odsetek, tak? To tam? Nie, bo to jest oczywiście część machiny próbującej to obalić, ale idea była taka, żeby rozróżniać pomiędzy, żeby trochę lepiej skontrolować tych, którzy mają olbrzymie możliwości uciekania. Te pieniądze wyciekają w niesamowitych ilościach. No i oczywiście był backlash straszliwy, że to jest, że to, no ten, ten też ta cała argumentacja, którą znamy. No więc czegoż ja oczekuję? No ja oczekuję od tego, że jak przedsiębiorstwo działa w tym kraju, korzysta z tutejszych zasobów, infrastruktury, pracy, dotacji, przywilejów, również dostępu do rynku, to też jest bardzo ważne, no to żeby zostawiała legalną część tego urlopu tutaj, żeby to można było redystrybuować i to im też wyjdzie na zdrowie, bo... Gdzie pana zdaniem te pieniądze wyciekają? Na przykład wyciekają w ten sposób, że do centrali zagranicznych
koncernom wyciekają. A gdyby w Polsce były niższe podatki niż w tych centralach, to może nawet to zostało, a może by jeszcze kapitał był dodatkowy. Nie, bo to jest, zawsze się znajdzie ktoś, kto da niższe podatki. No dobrze, no to może to jest ten kierunek. No dobrze, ale to nie jest ten kierunek, bo wtedy nie będzie pan miał tego i od tego zaczęliśmy nasz wywód. Wtedy nie będzie pan mógł oczekiwać, że będzie Państwowa Służba Zdrowia, Państwowa Telewizja i Państwowe Przedszkole. Bo nie będzie z czego tego sfinansować. No dobrze, będzie konkurencja prywatna. W tym momencie taki NFZ jest monopolistą, nie konkuruje w niektórych obszarach medycyny. Niektórych oczywiście tak, na przykład stomatologia jest w większości poza NFZ-em, ale jest masa usług, których praktycznie się poza NFZ-em nie świadczy. Dlatego, że nie ma żadnej konkurencji realnej. No, ale dlaczego jak pan ustawia tę dyskusję w ten sposób, że Polacy się domagają tego i tego, jak nie, podatki będą niskie, to tego nie będą mieli. Może nie będą to mieli od państwa, ale kto inny im to zapewni? Ale będzie ich stać, żeby to kupić w ten sposób. Ja tylko tak zadaję pytanie, nie mówię, że tak będzie na 100%, ale mogłoby się tak stać, a pan to zdaje się chyba odrzuca. No tak, odrzucam to, bo ale to byśmy musieli przeprowadzić dość długi wywód. Ale myślę, że chyba wszyscy, znaczy jakby wszyscy czują, że tu nie dojdziemy do porozumienia, no panu. Znaczy ja tylko pytam, zostałem się drążyć, to było zupełnie pana argumentacja nie przekonuje, powiem szczerze. Zresztą może zadam to pytanie w taki sposób, że jednak na świecie są różne modele służby zdrowia, nie tylko NFZ-owski. Są powiedzmy bardziej liberalny, szwajcarski, czy nawet wciąż Stany Zjednoczone, bo mają jednak modele, które są bardziej nastawione na konkurencję ubezpieczalni, nawet z różnymi ograniczeniami i bardziej nastawione na wybór pojedynczej jednostki, z tym kogo się na przykład ubezpiecza. Że jakby ten NFZ nie jest jedyną możliwością, jakby można skontrolować służby zdrowia. A przy tym no, nie jest postrzegane, nie tylko przez liberałów, ale tak powiem, pan mówi, że większość osób chciałby publicznie zrobić zdrowie, to jest pewnie prawdą, ale jednocześnie niekoniecznie musi lubić NFZ. Poza tym na przykład Państwa Służba Zdrowia ingeruje też prywatną, na przykład jeśli chce robić prywatnego rentgena, to państwo wymusza na mnie, żebym ja najpierw skierowanie, czyli muszę pójść do jednego lekarza, a potem do drugiego dopiero na rentgen. Nie mogę pójść bezpośrednio na rentgen. I państwo ingeruje jakąś biurokracją na to, żeby zwiększyć koszty obsługi prywatnej, bo dwie wizyty u lekarza prywatnego są dwa razy droższe niż jedna, tak? Więc z jednej strony państwowa robi za monopolistę, jak chce się z tego wyrywać, to dwa razy pomnaża jego koszty. Ja panu inną opowiem historię. Mój kolega ma syna, który ma 5 lat. I ten jego ojciec, ten mój kolega się kąpał kiedyś po mnie, a ten syn tak powiedział: tato, tak pobiegł do niego i się potknął i tymi zębami tak tą wannę prosto, bam, i zęby tutaj zawisły tak. A jeszcze a propos, nie wiem, czy państwo mają dzieci, jak zęby dzieciom, nawet jak jeszcze wiszą na jednym tym, to nie wyrywać, bo to się zrośnie, wystarczy tak przyłożyć i to naprawdę bardzo szybko, nie wiem, doświadczenie. No ale tu już było bardzo źle, więc go do szpitala z nim, znaczy do szpitala. No to oczywiście przedstawiciel wyższej klasy średniej, no to do NLM-u pojechał. No to nie wiem, na dziewczynę patrzyli, gdzie nie jest, do państwowego. I to też jest, no pan mi pokazuje mechanizm taki, że to złe państwo tego dobrego, szlachetnego pęta nogi temu, co chce tak kurkulować pięknie, ale ja to widzę z drugiej strony, znaczy, systemie, prywatna służba zdrowia, takie są trochę pasożyty, no oni sobie, oni świadczą. Oni tak pasożytują, prawda? Jeżeli jest państwa służba zdrowia, to ona bierze pieniądze od innych, a oni świadczą, najchętniej świadczą te usługi, na które mogą najwięcej zarobić, a niekoniecznie te, które są panu potrzebne jako obywatelowi, a jak pan jest naprawdę trudnym problemem, bo wypadku. Ale ma pan wybór. Albo nie ma pan wyboru. Jak to nie? Może pan na Medicare albo nigdzie. No ten facet miał abonament w tym NLMedzie, ale do państwowego. No to już więcej go pewnie nie wykupi. To zrezygnuje i jeżeli firma będzie świadczyć swoje usługi, no to w tym momencie albo będę stać się dobrą usługi, żeby mieć pieniądze, albo będę sprzedać swoje usługi i powiem, że z banku było. Więc to nie jest chyba pasożytowanie w tym momencie, ponieważ... Jest pasożytowanie. Ale z NFZ to nie można dobrowolnie zlikwidować, chyba że ktoś chce spółkę gdzieś poza Polską zarejestrować. Albo inna sprawa, jak się ma wypadek na motorze na przykład. No to nie wiem, czy tu pomoże
NNMed, czy kto no pewnie nie, ale... No nie, trafia się do tego strasznego państwowego szpitala, który człowieka składa, przywraca do życia i nic się za to nie płaci. A nie myślał pan, że to może być spowodowane na przykład efektem skali po prostu, jaki w niektórych częściach służby zdrowia po prostu jest? Dlaczego w prywatnym sektorze, całkowicie prywatnym, poza NFZ-owskim są doświadczone chyba wszystkie usługi stomatologiczne, ortodontyczne, periodontologiczne i tak dalej, sama jama ustna, a na przykład już inne nie są. Czym to jest spowodowane? Mi się wydaje, że też w dużej mierze skalą po prostu. Jeśli, nie wiem, które jest tam, chyba Luxon jest teraz największą spółką taką, świadczącą te usługi medyczne, to po prostu może im się nie opłaca pewnych usług świadczyć, póki nie mają ten milion abonentów. Bo w NFZ-ie takiego problemu nie ma, gdzie tam jest płatników tych składek chyba teraz 16 milionów. To w ogóle jest inna skala. No tak, no do czego mi pan próbuje przekonać? No do tego, że... Przyjeżdża pan, przywożą pana, znajdują pana, jak pan miał ten wypadek, znaczy nie życzę panu, ale ten wypadek ktoś miał, znajdują go i tak mówią, no nie, to jest 900 997, nie no, czekamy jeszcze trzech musi być. No, no nie, facet, trudno, no nie chciałbyś w takiej sytuacji tam być. Pan co, ale akurat jeśli chodzi o to, to chyba lekarze są zobowiązani do udzielenia pomocy. No są, bo mamy publiczną służbę zdrowia. Nie, ale to właśnie jest pod przysięgi jakieś składają, a nie... A potem wysyłają rachunek. No dobra, ale bo pan się domaga, żeby mityczne państwo, które tak naprawdę ma pieniądze od nas, świadczyło nam jakieś tam usługi. Bardzo irealnie. Ale przecież te pieniądze pochodzą od nas. No tak, no i ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Znaczy ja widzę ten problem w takim miejscu. Państwo świadczy nam jakieś usługi, tak? Czyli broni nas, wojsko, policja. Albo inny przykład. Mówi ochronę sądowniczą. Albo inny przykład jeszcze, zanim to... Bardzo mnie wkurza ten polski BUS, bo to jest też taka instytucja, świadczy ceny dumpingowe, znaczy, oferuje ceny dumpingowe, korzysta z całej infrastruktury, której nie zbudowało, po drogach jeździ, za które nie zapłaciło. No, gdzie płacą, ale... Ale nie, wydaje mi się, że muszą zatankować te autokary, tak? A płacąc za benzynę, jednak płacą akcyzę i podatek drogowy. Nie, nie, po autostradach, tylko się przemykają tam, żeby nie zapłacić. No, ale jak zapłacili, to i tak Janowi Kurczykowi zapłacą, okej? Okay? Więc powinni się być zadowoleni. No to znowuż, typowy pasożyt. Nie, nie, ale mówię, że już płacą za to. A nie może nawet płacą, bo płacą za to, przecież... PKP nie jest pasożytem, tak? Nie, PKP jest bardzo szlachetną instytucją, która... Dokładnie, szlachetna krew. No znowu, że właśnie, to jest takie patrzenie z perspektywy, bo tam się kurwa spóźnił, no zaraz iść ten. No to okej, okay, no jest to duża instytucja, która świadczy pewne, której trudno jest konkurować, ponieważ ona ma... Jak postawimy PKP z polskim busem, polski bus nie musi nic realizować, żadnej misji, oprócz tego, żeby przewieźć tych ludzi z punktu A do B. Natomiast koleje państwowe, tak jak zostały wymyślone, one nie tylko miały przewozić ludzi z punktu A do B, świadczyć funkcję czysto usługową, bo to jeszcze było na przykład to, że koleje miały poprawić mobilność społeczeństwa. I to jest właśnie, mnie strasznie denerwuje, jak ludzie tak patrzą, tacy ludzie, mówią, znowu pusty jedzie ten pociąg. To trzeba zlikwidować w ogóle to połączenie, przecież tam nikt nie jeździ. Ale właśnie po to to jest państwowa instytucja, żeby operować również na odcinkach nierentownych w tym takim znaczeniu czysto ekonomicznym, ale żeby, bo jeśli ona tego nie zrobi, to nikt inny tego nie zrobi. Nikt inny nie, bo mu to będzie poniżej jego poziomu rentowności. Załóżmy, że jest jakaś miejscowość, w której mieszka ileś tam mało ludzi i polski bus sobie wykoncypował, że nie opłaca im się to. No po prostu im się zwyczajnie nie opłaca, bo im się to nie zwróci. To jeżdżą małe busiki na gazie, które tych ludzi dowożą. No. Gdzieś tam z małej wsi na Lubelszczyźnie, z Zamościa czy do Lublina. Tak jak większość się odbywa. Dużo jest naprawdę prywatnych przewoźników. Ja na przykład mieszkam w Ostrowcu i tam dojedzie pan naprawdę bez problemu za jakieś dość małe pieniądze. Do różnych okolicznych miast powiatu. Znaczy ja rozumiem, że na przykład polski bus, tam co wyjeżdża tak, myśleniem, tak jak pan Rafał, jeśli ktoś źle rozumie, tylko sobie testować,
mamy ten polski bus, który jedzie z Warszawy do Poznania i on się nie zatrzymuje w Koninie, Kole i tak dalej, a PKP jak będzie jechał, to się zatrzyma w tych miejscowościach, jeśli są stacje. To jest ta główna, jest tutaj zaległość. Jest jeszcze druga, to była pierwsza. To była pierwsza, mobilność, okej. Okay.